No witam ciebie Milena bardzo serdecznie. Dziękuję Tobie, że znalazłaś czas. Mieliśmy małe jakieś problemy techniczne innego dnia, ale jesteśmy tutaj, działamy i będzie to niesamowita rozmowa. Jestem już przekonany tutaj na start. Cześć, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich słuchaczy. No to zaczynamy od razu. Słuchaj, wiesz, ja takie zawsze zadaję podobne pytanie wszystkim, bo chciałbym, żeby słuchacze moi jakby poznali ciebie od strony takiej, wiesz, czym ty się w życiu kierujesz, czy masz może jakieś motto życiowe, to jest taki, wiesz, taki takie core, kim my jesteśmy, może od tego zaczniemy. Mm -hmm. Mam oczywiście takie motto, które przyszło już do mnie bardzo dawno temu. Kieruję się nim i również w pracy. To jest: Czas zmienia punkt widzenia. O, czas zmienia punkt widzenia. Możesz to rozwinąć? Co masz na myśli? Czas zmienia ciekawe, ciekawe. Tak, chodzi tutaj głównie o to, że no z roku na rok z każdą książką, z każdą osobą, którą się spotyka na swojej drodze, z każdym doświadczeniem, zmieniamy swoje punkty widzenia, inaczej interpretujemy sytuacje, zdarzenia, swoje reakcje, swoje zachowania. Mamy inne nawyki, nowsze, mam nadzieję lepsze, do czego ja akurat motywuję i sama też zmieniam się, w ten sposób. Więc tak naprawdę, sytuacja albo zdarzenie, czy jakiś taki można powiedzieć błahy kłopot, który się kiedyś pojawił. No w tamtym czasie na przykład widziałam go mocno, intensywnie, martwiłam się, inne emocje jakby tutaj się u mnie pojawiały, a jak patrzę na to z perspektywy czasu, to Czasami się dziwię i myślę, że to każdy przeżywa, tylko nie każdy jest w stanie sobie to y, powiedzieć. Ale no, w pracy głównie też się tym kieruję, dlatego że y, na przykład no, będąc w wieku dojrzałym, prawda, jako kobieta czy też mężczyźni, no, inaczej widzimy na przykład swoje sylwetki, y, obraz własnego ciała czy, czy podejście do zdrowia. Dbałości o zdrowie i tak, no, starzejemy mhm. się, więc czas zmienia ten punkt <laughs> widzenia. Ma to to też, ale bardzo wiele wymiarów ma to zdanie. Krótkie, aczkolwiek według mnie bardzo mocne. Mhm. Dietety kliniczne. Mogłabyś rozwinąć ten, ten wątek, co to znaczy dietety kliniczne? Bo tym się zajmujesz między innymi. Chciałam, żeby to od siebie wybrzmiało. Nie, że ja tam powiem, co to znaczy, bo jak mogę sobie gdzieś tam wygooglać, ale chciałam zobaczyć, jak ty to interpretujesz, co to znaczy. A ciekawa jestem, co byś wygooglał albo jaka jest Twoja interpretacja, ale rzeczywiście wiele osób takich bliżej zainteresowanych dietetyką zadaje to pytanie i jest to specjalista, który pomaga. Głównie w chorobach mhm. lub schorzeniach, bo to nie jest to samo pojęcie. Jest to też profil kształcenia, ponieważ mamy profil medyczny. Warszawski Uniwersytet Medyczny kształci dietetyków klinicznych, gdzie mamy bardzo dużo zajęć. Mieliśmy dawno temu bardzo <noise> dużo zajęć w szpitalach, w placówkach medycznych, w ambulatoriach. I naszym zadaniem jest głównie pomoc, wsparcie leczenia danej jednostki chorobowej. Natomiast też jest drugi profil specjalistów z innego toku kształcenia bardziej biologii, rolnictwa, technologii, żywności, żywienia i to jest już nie dietetyk mm. kliniczny. No, na pewno będziemy rozmawiać na temat tego to będzie ciekawy temat również psychodietetyk. To jest ciekawe. Powiem ci, mogłabyś też opowiedzieć nam co do to naszych mhm. psychodietetyk? Jasne, z wielką chęcią, ponieważ ostatnie lata mojej pracy głównie skupiają się na psychodietetyce. To jest taka dziedzina, za którą jestem w ogóle bardzo wdzięczna, że ktoś połączył właśnie słowa psychologia i dietetyka, ponieważ psychodietetyk ma za zadanie za pomocą swoich wypracowanych narzędzi. Ja akurat stosuję bardzo często dialog motywacyjny, czyli motywuje ludzi do tego, żeby sami znaleźli na siebie rozwiązanie, wskazując im pewne, no oczywiście każdy z nas, ja też czasami robię błędy, skąd one wynikają, ale przede wszystkim koncentruję się na umyśle, na pracy mhm. umysłu wobec jedzenia, na roli jedzenia, na tym, tym, jak reagujemy na swoje emocje w powiązaniu z odżywianiem się, z dbałością o zdrowie, o aktywność fizyczną. To nie tylko chodzi o akt konsumpcyjny, ale także generalnego podejścia do zdrowia. I tutaj pracujemy sobie na przykład z pacjentami, z grupami hmm. nad tym, wypracowaniem własnego stylu żywienia, bo mnie na tym zależy, pokazując człowiekowi, że tak naprawdę. Większość głodu w tym czasie, w którym my żyjemy, w świecie, w którym my żyjemy, pochodzi z głowy, a nie z żołądka. I to jest niestety takim generatorem bardzo dużej ilości problemów, napięć, stresu. No i też sama interpretacja słowa dieta, też w tej dziedzinie jest bardziej dotykana, że tak hmm. się wyrażę. Bardzo fajnie tutaj, wiesz, rozpoczęłaś taki wątek, o którym chciałbym porozmawiać z Tobą, bo jak użyłem słowa dieta, to tutaj dostałem po łapach od Ciebie, gdzieś tam na zapleczu. Ja się to oczywiście zgadzam. Wiesz, dieta często jest kojarzona z taką restrykcją, samokontrolą. Coś co musimy zrobić, wiesz, teraz, to boli, nie jest wygodne, wyrzuca nas poza strefę komfortu, a tak powinno być naprawdę rozumiane jako taki styl życia, prawda? To, to moglibyśmy porozmawiać o tym, tym wątku. Na pewno się zgadza. Dokładnie tak i też tak jak już wspomniałeś bardzo trafnie, jak ja robiłam sobie takie wewnętrzne badanie Aha. z ludźmi z którymi współpracuję czy nawet wśród znajomych, rodziny. Zbierałam sobie, robiłam notatki, co dla nich oznacza pojęcie dieta. No to spośród nich wybrałam właśnie 10 i je obecnie prezentuję na różnych szkoleniach i tak dalej, więc te już Czułeś tutaj tych trzech. Prawda? Okay. Natomiast jest ich więcej. Niestety kojarzy się właśnie społecznie ogólnie z reżimem, z ograniczeniem, z brakiem przyjemności, z frustracją, ze smutkiem, zjadł z pisem, no okej, okay, to, to jest do, do przejścia. Natomiast bardzo mało ludzi powiedziało mi o tym, że to jest styl życia. I szkoda, ja tak naprawdę jeszcze nie dotarłam do źródła, skąd się wzięło? Powszechnie takie uważanie, o którym mówiłam poprzednio i ty też mm -hmm. zacząłeś w ten sposób, ponieważ etymologia słowa dieta pochodzi ze starogreckiego, gdzie tam znaczeniem było właśnie styl życia. Później łacina, starofrancuski język, który też tłumaczy tutaj w stylu życia, ale już jeszcze słownik kopalińskiego, gdzie zaglądamy, żeby na przykład jakieś pojęcie sprawdzić, no to też jest a propos takich ograniczeń i, i traktowania jedzenia w jakimś konkretnym schorzeniu albo celu i tak dalej. więc Tutaj radzę inaczej, troszkę podejść. Na pewno będziecie sobie też wdzięczni, jeżeli odkryjecie, co tak naprawdę dla Was oznacza to pojęcie, bo być może posługujemy się właśnie takimi chodzącymi stereotypami, jest ich w ogóle w samej dietetyce też bardzo dużo mm -hmm. i wokół pojęcia dieta, więc takie zadanie małe dla słuchaczy, dla ciebie Marku oczywiście też, okay. napisz sobie dieta, taki e, drzewko tak zwane, które, które się tworzy i wszystkie skojarzenia, które tylko przychodzą nam na myśl, piszemy sobie, zakreślamy te najmocniejsze, znaczące i szukamy, czy rzeczywiście to jest czy nie i gdzie jeszcze dalej możemy w tych skojarzeniach pójść, bo możemy e, i odkryjemy na pewno coś nowego. A ja z chęcią później doczyszczę i, okay. i e, zmotywuję do tego, żeby jeszcze poszukać głębiej, bo styl życia to też jest takie pojęcie mm, bardzo obszerne. Ja tutaj z chęcią nawiążę, tak dla porównania, żeby Wam Aha. ułatwić zadanie. Jeżeli mówimy na przykład o niejedzeniu mięsa. Ktoś jest zdeklarowanym wegetarianinem, ale na przykład nosi buty ze skóry, piękne torebki ze skóry, nie podpisuje na przykład tam jak są różne klauzule czy, czy petycje, prawda, a propos ochrony zwierząt, chodzi do zoo i tak dalej, można wymieniać. No to jego styl życia nie jest wegetariański. Hmm. Więc. Wegetarianizm um, to jest styl życia, a dieta wegetariańska, którą można stosować, jest dietą. Okay. Wtedy, tak. prawda? A propos jeszcze słowa dieta, no to tak jak, tak jak mówię, styl życia i właśnie tutaj mamy styl życia wegetariański, ale możemy na przykład nie deklarować życia w sposób wegetariański, ale być na diecie wegetariańskiej. Wtedy to pojęcie dieta jest słusznie użyte. Tak jak na przykład diety komercyjne typu dieta Ornisza, post doktor Dąbrowskiej czy dieta ketogeniczna lub dieta Adel. Tutaj też jest to w jakimś sensie um, użyte z, z dobrym przekazem. Natomiast ja mówię o takim użyciu na co dzień, prawda, mm -hmm. że idę do dietetyka i on pewnie mi rozpisze dietę. Tak. Ja osobiście nie, nie cierpię tego y, pojęcia i skojarzenia z moją osobą i dlatego też mam dosyć niestandardowe podejście mm -hmm. do tego, bo zanim zaczniemy rozmawiać o jedzeniu, to, to, to czasami na przykład spotkam się z kimś pięć, sześć razy. Mm -hmm. Więc mam nadzieję, że od tego momentu ta interpretacja będzie nieco inna. Ja również, tak na marginesie wspomnę, że pisałam o tym szerzej w jednej z książek Nie czas na wymówki. Także, także zachęcam. Okej. Okay. No to zobacz teraz, no to powinniśmy interpretować nasz styl życia, po prostu nie mówiąc o diecie, ale jak to ogólnie wpływa na, na, w ogóle na nasze takie samopoczucie, na ten styl życia, na codzienne decyzje, bo my mówimy, często jesteśmy na diecie, tak? no tak to jest. Dla mnie to jest styl życia, dla ciebie. Ciebie również na pewno w jakiś zdrowy styl odżywiania nie mówię, że ja jestem na diecie, bo ja to robię cały czas, całe moje życie i nie czuję tego, że to jest jakimś moim obowiązkiem, że muszę się spiąć, że to jest niewygodne, po prostu robię to, to jest coś tak jak wstawanie, mycie zębów, prawda? Czyli, to. to co, co my powinniśmy w takim razie zrobić? Jak to interpretować? Jak to wpływa ogólnie na nasze jakieś takie codzienne decyzje? Utrzymanie tego stylu życia. Co powinniśmy zrobić właśnie, żeby, żeby ta, nazwijmy to ta dieta przektaciła się właśnie w ten nasz styl życia? Coś, co możemy utrzymać na długo, a nie tylko, wiesz, muszę zgubić wagę przed latem i muszę być na diecie. I wiesz, jest ten stres i ból, a potem znowu już wracamy, te jojo i tak dalej, tak dalej. I to nigdzie nas nie doprowadza tak naprawdę. Tak, no to jakby pierwszym punktem jest taki, o którym tutaj właśnie już powiedziałam, zaleciłam, żeby no. sobie napisać to słowo i wszystkie skojarzenia okay. wziąć pod uwagę, i również już teraz z tym filtrem, który my tutaj ustaliliśmy, że nie ma takiego słowa tak Aha. naprawdę w życiu codziennym, Dobra. żeby sobie poszukać odpowiedzi i to słowo, które się tam wyjawi, wyłoni, będzie dla nas takim azymutem. Natomiast później, oczywiście, tak, wszelki scanning ciała, czyli badania krwi, badania mikrobioty jelitowej, zrobienie podstawowych badań w każdym wieku jest taki algorytm, prawda? Zobaczyć, gdzie się w którym miejscu człowiek znajduje w życiu i zrobić takie badania, które są zalecane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia, żeby mieć pewność, że tak naprawdę jesteśmy po prostu zdrowi. Mhm. Jeżeli wszystko jest w porządku, można powiedzieć, no to idziemy do trzeciego punktu, odpowiadamy sobie na pytanie, jak ja się codziennie czuję. W której dziedzinie mogę się czuć lepiej, czy lepiej spać, czy mieć większą wydolność, więcej energii, więcej koncentracji, lepszą pamięć, lepszą skórę, włosy, paznokcie, lepsze libido. Szukamy sobie dziedziny i odpowiadamy na pytanie, w której można coś poprawić. I tak naprawdę wszystko, mówiąc całkiem obiektywnie, mhm. będzie zależało od jedzenia, no bo to jest nasze, tak. mówiąc też to takie trochę zwychśiechtane pojęcia, ale paliwo, ale to jest prawda. Więc jakby ten trzeci punkt bardzo nam tutaj też pomoże. I czwarty punkt, od czego chcę zacząć, żeby wprowadzić zmiany na lepsze, a propos tego punktu trzeciego, przykładowo, chcę lepiej spać, bo ja czasami mam śmiałość powiedzieć, że tak naprawdę stawiając w hierarchii którąś dziedzinę życia, to sen jest najważniejszy. Dlatego, że tak. jeżeli nie będziemy mieć jakościowego snu, i to nie każdy wcale musi tam spać 8 godzin, to jest też taki stereotyp, jak każdy 5 posiłków i 3 litry wody. To jest prawda, taka, taka, taki, takie mity. Krążące, niestety, ale szukamy też oczywiście swojego czasu, tego snu obiektywnie i realnie na ile możemy realizować patrzymy sobie, też są różne teraz urządzenia można się przebadać można pożyczyć, jeżeli nie możemy sobie zakupić takiego urządzenia czy wchodzimy na przykład w stan głębokiego snu w fazę REM, mhm. bo tam jest najlepsza regeneracja, bo jeżeli ten sen będzie zaburzony, jeżeli będą te noce przerywane chociażby pójściem do toalety, bo za dużo wypiliśmy przed snem czy wykonaliśmy za duży wysiłek fizyczny, jakieś interwały, kardio czy maratony przed pójściem spać? Czy się najedliśmy? tak? Czy nie mamy dobrze posłanego łóżka? Temperatura powietrza jest zbyt niska bądź za wysoka. No to tak naprawdę melatonina, czyli hormon odpowiadający za, za jakościowy sen i w ogóle, żeby on przebiegał, zburzy tak naprawdę jak domino wszystkie inne hormony, a a podstawą funkcjonowania człowieka, nie mówiąc już z premedytacją dobrego funkcjonowania, ale w ogóle funkcjonowania człowieka jest równowaga hormonalna. Mhm. I tutaj znów przepraszam, ale odwołam się do kolejnej mojej Pewnie. książki, bo to bardzo dużo Ta? wiedzy: równo, Hormony w równowadze. Tam poruszam wszystkie aspekty i bardzo zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się swoim hormonom, ponieważ mówię, dzięki nim żyjemy. Jeżeli będą zaburzone, to zaczniemy źle funkcjonować, a w najgorszym przypadku. Jeżeli następuje załamanie tej równowagi, następuje po prostu zgon. Więc nie strasza absolutnie, ale radzę się przyjrzeć właśnie o równowadze hormonalnej, która bierze się też z jakości hmm. snu. Um, także także tak, to, tak to wygląda. Więc, która dziedzina jest do naprawy. I teraz tak, w zależności od tego, jaki, jaki typ osobowości, prawda, na przykład przychodzi do mnie do gabinetu, bo są różne, jeżeli ktoś jest bardziej analityczny, bądź taki bardziej liberalny, różne są typy osobowości, więc trzeba wiedzieć, jak z każdym można pracować, jakie narzędzia są tutaj efektywne, to albo zaczynamy od rzeczy najtrudniejszej. Świadomie wiemy, że to będzie najtrudniejsze: coś zmienić, coś nowego wnieść, mhm. z czegoś zrezygnować albo zamienić przetestować. Albo od rzeczy najłatwiejszej, tak? czynności najłatwiejszej, bądź nawyku nieprawidłowego, który jakby mówiąc prosto, nie zrobi nam nic takiego, jeżeli chodzi o hedonizm, tak? no bo też po to jest życie, który po prostu jest do zmiany na pierwszy ogień. Czy mhm. najtrudniejszy, czy najłatwiejszy, zostawiam do decyzji, bo każdy będzie funkcjonował inaczej. To też będzie super, jeżeli w ogóle podejmie decyzję, bo jeżeli. Chcemy coś zacząć, to bez podjęcia decyzji to się nie uda, więc piszemy sobie na kartce. Badania dowodzą tego, że zapisując o jakiś komunikat, czy się uczymy, czy nawet lista zakupów, jak się robi, albo to-do list, tak zwana, tak. to bez zapisania efektywność i osiągnięcie celu jest dwukrotnie niższa. Mhm. Takie ja Harvard chcesz... study właśnie było. OK. Ja bym chciała jeszcze wrócić do tego punktu drugiego, bo to było bardzo ciekawe. Powiedziałaś, że trzeba zrobić, warto zrobić sobie pewne jakieś testy, takie benchmarki, taki punkt startowy. Ja tak z doświadczenia wiem, że większość z nas nigdy w życiu takiego czegoś nie zrobiło. Nie wiemy, jakie mamy te właśnie te benchmarki, te markery, tak zwane często o tym słyszę właśnie ludzie właśnie z twojej branży wypowiadają się na ten temat, że warto byłoby zobaczyć, tak? Yy, i, ale tego nie robimy, prawda? Nie wiem doświadczenia, jak tak patrzysz na przeciętnego takiego kowalskiego, no, my robimy dopiero coś, jak się wydarzy, tak? Dopiero reagujemy pro, reaktywnie, ale większość z nas taki przeciętny człowiek nie idziemy, nie, nie robimy takich rzeczy, nie testujemy, nie, prawda? To warto byłoby zrobić. Coś. Tak, to jest też dosyć złożony temat i, i taki martwiący, ale równocześnie motywujący nas specjalistów z różnych dziedzin, mhm. i lekarzy, dietetyków, fizjoterapeutów, stomatologów, prawda, do tego, żeby człowiek. Mógł żyć w profilaktyce, mm. bo jakby bez niej będzie się działo to właśnie, o czym mówisz. Zachodzi zjawisko właśnie takiego odraczania badań. Bardzo dużo ludzi po prostu nie idzie na badania kontrolne, diagnostyczne, bo boi się tego wyniku. I większą jakby moc wkłada w tą obawę niż tak naprawdę jakby w myślenie w ogóle o tym, że może. Coś kogoś dotyczyć złego. No. Natomiast to jest strach. To jest strach, A. niepokój właśnie o to, że, że czegoś się dowiemy, ale też tak naprawdę moim zdaniem to jest błąd, śmiało powiem, oświaty, A. dlatego że w szkołach nie jesteśmy uczeni o tym, jak żyć, <laughs> można powiedzieć prosto. Podstawowe rzeczy, tak, mm. nawet odejście kogoś bliskiego, życie w żałobie, radzenie sobie z chorobą kogoś bliskiego czy swoją. Nie jesteśmy w ogóle przygotowani w ten sposób emocjonalny i, i taki życiowy do, do, do wydarzeń. I stąd też, i, i właśnie też, a propos tej profilaktyki, mm -hmm, że mm, 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 tak naprawdę teraz, może, gdzie niegdzie pojawiają się tematy, że no. Programy od razu, ale kiedy się pojawiły programy, na przykład walki cudzysłów, walki z otyłością hmm. czy przeciwnowotworowe takie akcje? No, kiedy statystyki były zatrważające i nadal są, więc to jest to dalej, o czym mówisz, prawda? Hmm. A więc gdyby społeczeństwo się zebrało i głównie specjaliści i góra, no to ta prewencja odegrałaby bardzo dużą rolę. I byłoby wszystkim inaczej, hmm. i też ta świadomość byłaby inna, bo hmm. tak naprawdę ja pracuję z różnymi grupami spo społecznymi. Okej, okay, widzę problemy, ale natury biologicznej typu bardzo jakby. Mm, Uciekło mi słowo, ale no może trudno, to nie jest dobre słowo, ale niech będzie na razie trudno. Rozmawia się o prewencji z nastolatkami, ponieważ mm -hmm. nastolatek w czasie dojrzewania burzy hormonalnej. Tam się dzieje bardzo dużo. Nie ma myślenia perspektywistycznego, więc to, że jest słodycze, pije energetyki, nie rusza się, są notoryczne zwolnienia z wf Ja mówię o przeciętnym nastolatku, tak, tak, nie o tak. grupach, które na przykład chodzą do szkół sportowych czy mają jakąś pasję. No to to jest bardzo trudne i, i przemówienie do takiego dojrzewającego człowieka kończy się często fiaskiem. Mhm. Szczególnie przez rodziców, bo to też jest taki mechanizm psychologiczny, że każdy będzie lepszy i mądrzejszy niż rodzic. Natomiast no, specjalista ma troszkę więcej do powiedzenia, ale też tak naprawdę może na dwa tygodnie to zadziała, a później, później już jest to tracone. Dlatego, że tak jak mówię, na bieżąco burza hormonalna, zmiana zdania, mm. kompulsywność. Oczywiście indywidualne to jest, tak. ale to jest bardzo trudna grupa, której, której, którą Trzeba motywować do zmian, tak. a jednak nastolatki i też dzieci, w tym momencie, no w Polsce mamy też przerażające te wyniki, ponieważ e, według badań, no to jesteśmy trzecim krajem mhm. w, tyjących dzieci w Europie. Tak. Także to jest bardzo um, złe, mimo rosnącej świadomości. Ja trochę tego mechanizmu nie rozumiem, ale mm. nie zajmuję się stricte na co dzień taką grupą, więc na razie aż tak nie mam nic do powiedzenia. Mm głębiej, ale myślę, że warto się tym zainteresować. Hmm. Wiesz, ten temat taki to oczywiście nie to jest temat rzeka, nie ten temat na dzisiaj, ale mi się wydaje, że właśnie tutaj brakuje świadomości, a propos tego co powiedziałaś dzieci, bo ja też widzę to. Mi się wydaje, że właśnie brakuje takiej świadomości, brakuje edukacji, która ogólnie idzie z samej góry. Bo jak patrzę, jak ludzie wykładają na, na ladę, co wykładają, no to po prostu mnie to przeraża i, i mi się wydaje, że to jest właśnie ten brak takiej. No, to, to jest inny temat, wątek, ale właśnie brak edukacji, świadomości od szkoły, poprzez jak nasz, nasz kraj ogólnie to, to, to w tym kierunku działa. Ale tak naprawdę to nie będziemy rozmawiać o polityce, ale może się zamiast godzić, ale tak naprawdę to nie jest w interesie. Tych tam na górze innych, żebyśmy byli zdrowi. Bo jeżeli chorujemy, to jest, wydajemy na leki, a to są zyski, to jest finanse, ale to jest inny temat. Oczywiście, że tak, <laughs> oczywiście, że tak, inny temat. Natomiast. Ym, no. Przekaz medialny czy, czy taki ogólny tak. Tak, do, do ludzi no, y, pochodzi stamtąd, więc tak, tak naprawdę tak. teraz e, dywersyfikacja tego, co trafia do nas, tak. a, a, no, to też jakby jest inna kwestia. Okay. Natomiast no, nasza rola, prawda, edukatorów, e, zarówno i żywienia i, i zdrowego stylu życia jest, e, no niestety, tak jak nawet nazwa zawodu, właśnie dietetyk, e, kojarzy się niedobrze. Tak. No, ale tak jak mówię, też otwartość umysłu, Dokładnie. której też czasami nie ma, niestety, i to też nie wiem, z czego to wynika, no, powoduje na przykład kierowanie się przekonaniami, a nie popartą wiedzą, czy właśnie stereotypami. Tak, tak. jak, a propos wracając do tematu dzieci, że no, dzieciństwo bez słodyczy jest dzieciństwem czasem straconym. Tak. Tak. To wynika też pewnie z zamieszłych czasów, kiedy nie było nic dostępne. No i, i dzieci cieszyły się tak naprawdę raz na pół roku, jak dostały słodycz, ale teraz jest inaczej. Tak. I warto by było zobaczyć właśnie, jak ja widzę czasami no takie niestety dziecko, które wymaga opieki dietetycznej, gdzie, gdzie opiekun po prostu podaje taką tak zwaną żywność rekreacyjną, czy, czy to dziecko pije mm, słodkie napoje, więc tutaj mm, jest, jak jest mhm. na razie. Przejdźmy sobie taki temat, bo tutaj dużo tak rozmawiałeś o mózgu, bo tak naprawdę wszystko się tutaj zaczyna w naszej głowie. No w... Wszystko, tak? To mówimy i o zdoru myślego życia. każdej dzień dokładnie. Ja sobie mam taki artykuł napisałaś jedz mózgiem, ja pozwolę sobie przycać kawałek. Napisałaś coś takiego, gdy mamy w zwyczaju na przykład codzienne jedzenie deseru po obiedzie, możemy przeprogramować mózg, aby zamiast tego pił napar ziołowy lub ciepłą herbatą. Jednak jest pewien warunek. Musimy docenić rangę wiedzy i włożyć nowe postanowienie, myśl w pamięć, jak w komputer. Są tu świadomość, i wiedza, emocje, informacje, skojarzenia. Tak. tak, niezmiennie. Nie pamiętam, kiedy powstał ten artykuł, trochę dawno chyba, ale niezmiennie. Niezmiennie używa, uważam tak samo. No tak, bo tak naprawdę to, co załóżmy, mając ten case obiadu, mhm. i rzeczywiście jest tak, bo. Tak jesteśmy zbudowani. Fizjologia nasza mówi o tym, że jeżeli na przykład zjemy ciepły posiłek, większy z reguły, no bo obiad jest tym jednym z największych, jest to z reguły też ciepłe pożywienie. Zabieramy ukrwienie, żołądek musi się ukrwić, odżywić, więc zabieramy to ukrwienie z głowy, tak bardzo skrótowo mówię, hmm. i wtedy robimy się senni, prawda? Do tego rzeczywiście trzustka reaguje wyrzutem insuliny, żeby obniżyć poziom glukozy który został podniesiony tym posiłkiem, więc znowu też ta senność przechodzi, albo właśnie ochota na szybkie węglowodany, bo tak naprawdę jest to takie pierwotne, prawda? Tak. My tym nie sterujemy, ponieważ tak jest. No, najlepiej i najszybszy, najszybciej dostępnym produktem jest coś słodkiego, a to, że jeszcze niesie przyjemność, wytwarza się, wytwarzają się endorfiny, no, głównie serotonina, tak? Tak, tak. dzięki tym, tym cukrom. Jest to jeszcze smaczne i sprawia po prostu przyjemność, ale tutaj właśnie już jest ta sfera emocji, to nie jest już fizjologia. Hmm. Znaczy fizjologia, która jest przez emocje, i dlatego to jest tak trudno do opanowania. Ale to, co właśnie tam napisałam, i to, co decydowałeś, to, to jest nawyk, który my widzimy, my powtarzamy, my mamy po obiedzie ten deser, tak? Mm -hmm. No bo z uwagi na te fizjologiczne rzeczy, które się tam dzieją, reagujemy na to w taki sposób. Czyli bierzemy czekoladkę, nie wiem, galaretkę, lody, tak? czyli coś słodkiego po obiedzie. I wyrabiamy sobie taki nawyk, bo jest on dla nas rytuałem, przyjemnością, i wszelkie tutaj odczucia się z tym wiążą. Ale tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli osiągnąć jakiś cel i właśnie na przykład trzeba tą masę ciała zredukować albo jest to insulinoporność, cukrzyca typu drugiego, czy inna choroba, która jakby powinna mieć w założeniach i ograniczeniu cukry proste, no to to jest już jakiś przymus, więc to nie jest tak, że mózg przy tym pozostanie, bo będzie to trudne dlatego że mózg nie lubi w ogóle zmian generalnie i to nie chodzi o osobowość, że ktoś żyje tak. w zmianie i ciągle lubi zmieniać, ale ogólnie mózg bardzo szybko się adaptuje i raczej nie chce wychodzić tak łatwo ze swoich schematów. Tak. Mm, więc zamiana to tam jest tak prosto napisane, ale to kosztuje wysiłku i no czasu, tak. to jest proces. Ym, zamiana deseru na, na parziołowe, ziołowy, no to to jest jakby nadbudowanie złego nawyku lepszym hmm. i jak my będziemy to konsekwentnie codziennie powtarzać no to zbudujemy sobie ten nawyk tak. mówię zbudujemy ale nie zamienimy bo nasz mózg już nie zapomni i ciało również że to była czekolada na przykład albo kawałek ciasta my będziemy musieli ucierać nowe ścieżki, ale w tle niestety będziemy mieć stare, tak? Jest z każdym nawykiem. Było takie fajne badanie psychologiczne, które właśnie bardzo dobrze obrazuje jak kreują się nawyki, lepsze mam w niemaniu. Mhm. Był przedstawiony taki rysunek śladów nart po śniegu, prawda? Mhm. To są takie Dwa tory yy, i to są w przełożeniu nawyki nasze w mózgu. Utarte ślady, prawda? Tak, tak. Yy, I teraz, jeżeli chcemy ten nawyk, no tam było o zmianie, ale właśnie tłumacząc, że to wcale nie jest zmienione, yy, sypie śnieżek, prawda? I on przykrywa te ślady. On ich nie zmieni, bo one zostaną takie same, ale tylko przykrywamy tym nowym śniegiem. Te, te ślady, więc my możemy nakryć, nadbudować właśnie nowym nawykiem stary, ale on gdzieś tam będzie też wracał, bo, bo jest pamięć, tak? Funkcje kognitywne i, i tak dalej pamięć ciała, pamięć emocjonalna więc to nam przeszkadza. W tym stąd. A dlatego się mówi o tak ważnej roli kształtowaniu dobrych nawyków już jak dziecko zaczyna siadać, bo tak, tak naprawdę tak. wtedy się kształtują nawyki. Więc jest to trudne, natomiast no determinacja, motywacja, czy wewnętrzna, czy zewnętrzna, bo to też się liczy, doprowadzą do, do, Dokładnie. do sukcesu. Dokładnie. Więc myślę, że, że to jest. W ten sposób, także mm -hmm. tak jak tam jest skojarzenie, emocje i tak dalej, no tak. to nam utrudnia, ale z drugiej strony może ułatwiać, bo dlaczego też napar tam podałam, nie mm -hmm. bez powodu, nie szklankę wody, mało atrakcyjną. napar ziołowy dla niektórych też nie jest atrakcyjny, ale też jest tak, że Troszeczkę oszukujemy wtedy błono żołądka, pijąc coś ciepłego. No to sens. Bo wtedy też y, pracuje, prawda, żołądek. My nie jesteśmy głodni. Tylko chodzi o tą fizjologię. Y, I na ziołowy, w zależności oczywiście też jaki, y, może przyciszyć trochę to wydzielanie żołądkowe. Y, nosi jakiś smak, prawda, może to być mieszanka ziołowa, może to być dobra herbata. Y, coś, co lubimy. Ta. Ale schemat pozostaje ten sam, bo obiad... I deser. Hmm. Ale co to jest w zamian za ten deser, no to to już jest jakby inna kwestia. Dokładnie. Prawda? Dokładnie. Tutaj tak um, fajnie to opowiadasz i ja tak sobie myślę o tym, że to wszystko, o czym mówisz, to po prostu my musimy jakby dopasować do takiego własnego stylu życia. Czy jesteśmy sportowcem, Oczywiście. czy nie, dokładnie, prawda? Bo I realnie. Często... Tak, tak, bo. bo... Jest tak często, że my gdzieś tam szukamy, widzimy jakaś dieta, a tu nie jest czerwone, tu nie jest zielone z żółtym a tu to się lwam, to, to i ludzie kombinują zamiast po prostu podążać jakimiś podstawowe rzeczy, robić swoje, nie patrzeć, co inni robią. No, bo, bo to co ja robię, to nie jak się ma. Przykład ci powiem, mam tutaj parę znajomych, którzy są triatlotnistami i jedzą tych węglowodanów, jak się domyślasz, no, Tommy. Jak ja bym jadł te same węglowodany, to, to bym był no, nie taki, jaki jestem. No, po prostu muszę dopasować do własnego stylu życia. Ty współpracujesz tutaj, wiesz, współpracowałaś przez, z, z uczniami w Warszawskiej Szkoły Baletowej, też współpracujesz z Polskim Baletem Narodowym czyli masz, to jest taki dobry przykład, ja też na przykład miałem odcinek podcast z Zuzaną Kidziak, która też była tancerką baletową i też tam opowiadała o jakim stylu życia, które oni musieli podążać, to nie jest żadna dieta, bo aby być takim tancerzem, to są lata, lata, lata i musieli dostosować swój styl życia, swój styl odżywiania do tego, co oni robią i każdy z nas musi znaleźć to, dopasować to do, do takiego swojego ja, prawda, a nie patrzeć, kto tam ktoś robi i to po prostu copy-paste. Dokładnie tak. I tutaj Ty wspomniałeś akurat o takich sytuacjach, gdzie ktoś ma jakąś pasję bądź zawód, który mhm. wymaga takiego naprawdę konkretnego stylu życia, ale zauważmy też, żeby też wszystkich słuchaczy tutaj zmotywować okay. i zmobilizować, że każdy człowiek będzie miał swój styl życia, Dokładnie. totalnie inny od nawet domownicy czasami mają zupełnie inny styl życia, więc i tutaj już jest. Jest pole do, do działania, żeby sobie jakby ten styl życia wypracować w dany sposób. Na przykład no jeden wstaje o 6 rano i od razu musi zjeść śniadanie, inny przetrzyma na kawie do 12. Jeżeli tak się dobrze czuje, wszystko z nim jest w porządku i dobrze funkcjonuje, to proszę bardzo, tak? Też nie zmieniamy mu tego, że nagle musi jeść śniadanie, jak 20 lat tego nie robił. Więc... Um, wszystko zaczyna się, tak jak mówisz, w głowie, ale ta, ta chęć i podjęcie decyzji, że my chcemy dobrze, zdrowo żyć, też z takim pojęciem, żeby zrobić taki totalny, dogłębny wgląd w siebie. Ja nie mówię tylko o tych badaniach, ale właśnie sobie tak usiąść refleksyjnie z kartką i napisać, właśnie jak się człowiek czuje co by chciał zmienić, żeby się lepiej czuć, że na przykład chciałby przebiec nie wiem, maraton, a drugi by chciał może podjąć się nowego sportu, czy na przykład inaczej jeść. Hmm. Nie wiem, nawet może można się stać nagle weganinem, tak? Można to spróbować. Nie każdy organizm na to odpowie, bo nie każdy jest do tego usposobiony, ale może, tak? I są takie zadania, które możemy sobie postawić, żeby właśnie podjąć decyzję o, o tej zmianie, ale bez takiego odpowiedzenia sobie na parę pytań, na przykład, czy co lubię po prostu? Bardzo hmm. dużo osób w ogóle nie wie, co lubi. Lubi to, co od zawsze jadł. Mhm. Ale niekoniecznie może, albo na przykład często, no. Podam przykład. No, ja mam gdzieś tam swoje top produkty, które bardzo chciałabym, żeby ludzie spożywali, ale jak ktoś mi mówi na wizycie, że nie lubi brokułów, no to ja absolutnie nie mam jakby powodu, żeby kogoś do tego tak. przymuszać i, i zmieniać jego punkt widzenia, tak? Więc tak naprawdę. A w, zgodnie z moim motto. <śmiech> <śmiech> może kiedyś, jak mu opowiadam o tym, brokule, albo gdzieś tam przemycę w, w potrawie, no może mu się ten punkt widzenia zmieni zgodnie z czasem, tak? znaczy, A jakie są te potrawy? Tak, ciekawość, jak się mówiła, że masz swoje. Ja mówię o produktach, <laughs> że, produktach są, że są takie produkty, które rzeczywiście charakteryzują się bardzo wysokim potencjałem, głównie antyoksydacyjnym, bo tak. ja na to zwracam uwagę. Czyli takim, który najsilniej walczy z wolnymi rodnikami, mhm powodującymi szybkie starzenie się, nowotwory, infekcje, tak. generalnie takie hmm. poczucie witalności i tak dalej, no to na pewno właśnie chodzi o grupy, ale tak. pierwszym takim produktem na pewno jest kasza orkiszowa. O. Drugim produktem jest brokuł, trzecim jest kurkuma, czwartym burak, piątym jagoda kamcza, kamczacka. Ciekawe. I tak dalej, i tak, tak dalej. Tak, Mam tak. takich sporo. Czy sporo, no z 15 takich by się znalazło, które ja na przykład też codziennie w swoim menu gdzieś tam zawieram i, i zaczynam od tych, ale jeżeli ktoś mi tam mówi, że czegoś nie lubi, no to szukam trochę podobnych wartości i tak dalej, więc warto też napisać po prostu dla siebie samego, tak? Co się lubi, jakie potrawy się lubi, jaką konsystencję, jaką teksturę. I to jest też, idziemy w kierunku takiego um, mindful eating, prawda? Mhm. E, teraz bardzo modnego też pojęcia, ale bardzo słusznego. Ja się cieszę, że ono wypłynęło i dużo jest specjalistów, też psychologów, psychoterapeutów, e, którzy, którzy pracują właśnie w ten sposób, ponieważ uważność, jak w każdej dziedzinie życia, by się przydała, tak w jedzeniu bardzo. Dlatego, że często ulegamy wpływowi różnych dystraktorów, smartfon, telewizja, rozmowa i inne, prawda? Więc tak, tak. No, absolutnie. Dlaczego? To nie tylko dlatego, żeby podążać filozoficznie za jakąś ideą bycia tu i teraz. No, niekoniecznie. Ja bardziej zwracam uwagę na te aspekty zdrowotne i po prostu, jeżeli człowiek siedzi siedzi, to po pierwsze, bo też znam takich, którzy biegną w podziemiu i zajadają kanapkę, bądź jedzą w jakimś dziwnym miejscu, albo siedzą na podłodze, albo stoją, tak? Więc siedząc, patrząc w talerz, jaki on na razie by nie był w kompozycji, pomijam, mhm, ale patrząc w talerz y i, i będący w tym momencie, kiedy je, kiedy widzi co nabija na widelec, co kroi, jak to wygląda, jak to pachnie, jak to smakuje potem, tak? Zastanawia się, o czy to jest ostre, czy to jest słodkie, czy to jest kwaśne. Jeżeli człowiek myśli o tym, co w danym momencie robi, no to też Wytwarzają się pewne neurony, mm. tak naprawdę, i nasz mózg się rozwija. Mm -hmm. I tak naprawdę nie myślimy właśnie wtedy o y, tym, czego jeszcze dzisiaj nie zrobiliśmy, albo co jutro jest do zrobienia, albo właśnie muszę do kogoś napisać, albo oglądam serial, który tam nie wiem, szczęki, prawda na przykład. Więc y, tak naprawdę jedzenie w, w takim momencie skupianiu się na jedzeniu. Często słyszymy też rodziców do dzieci. Skup się na jedzeniu. Ha. I to jest bardzo trafny komunikat. Ale no dziecko może nie wiedzieć co to oznacza, czasami dorosły nie wie co to oznacza. Więc skupienie się na jedzeniu, właśnie odpowiadaniu sobie na pytania, to jest takie, może wydaje się infantylne, ale jak coś wygląda, wow, że tak wygląda jakiś produkt, prawda? Czy za bardzo zmilony, za dużo. Nawet rozmowy przy stole, ja przytoczę taki dobry przykład moim zdaniem, który wyniosłam mieszkając troszeczkę czasu we Włoszech, gdzie tam celebracja jedzenia jest bardzo wysoko w hierarchii w ogóle życia I to było wspaniałe, kiedy właśnie doświadczyłam tego, że przy każdym posiłku, który po pierwsze był jedzony wspólnie czego u nas w kraju, generalizując, oczywiście często brakuje to też te rozmowy przy stole były a propos jedzenia. Mhm. Wymienialiśmy właśnie swoje odczucia, wrażenia, jak to jest zrobione, jak to, jak to pachnie, jak to smakuje, a to pochodzi z takiego regionu, a z takiego. I oczywiście do mnie wtedy pytanie, no, czy to zdrowe, czy niezdrowe, a jakbyś to połączyła. I Generalnie byliśmy w tym jedzeniu, tak? Więc mhm. ja. To wyniosłam stamtąd. Na początku byłam zaskoczona, że jak można ciągle rozmawiać o jedzeniu? Ja już mam tego dosyć, bo ja sama ciągle myślę i rozmawiam o jedzeniu, więc jeszcze przy stole, kiedy ja jem, ale bardzo to przepracowałam i, i uznałam, że to jednak jest duży bonus dla mnie hmm. e, i do życia zawodowego, i do mojego stylu życia, gdzie ja jednak chcę e, tą uważność, no bo oni tak tego i nazywali, tak, absolutnie, tak, tak. ale ja rozpoznałam w tym właśnie taki mindful eating i to jest fantastyczne i bardzo polecam, mm. żeby temu się przychylić. A wiesz, ale wiesz, że to jest tak ogólnie takie nasze życie jest tak strasznie zabiegane, my, my, my... Po prostu przy, omija, omija nas wiele wspaniałych rzeczy tu i teraz. Co się dzieje wokoło. To, to nie tylko, jeżeli chodzi o odżywianie, ale ogólnie nawet można, ja mogę tak porównać to gdzieś tam, kiedyś porównywałem, jak wsiadam na przykład w pociąg, i tylko myślimy o tym celu do, końcowym, gdzie my dojedziemy, a po drodze może się wydarzyć nam wspaniałe rzeczy, możemy poznać wspaniałych ludzi, zobaczyć gdzieś tam ptaszka, gdzieś tam, ja tak działam, byłem w Azji, to ja też tak potrafię się wyciszyć tu i teraz. I wiem dokładnie, czy mówi, że to niezmiernie ważne było, żeby wyłączyć ten telewizor, odłożyć tą komórkę. Po prostu skoncentrować się na tym, takim, doświadczyć tego, ten taki mindfulness, to jest całkowicie inne podejście, które resetuje nas umysł, stres management, to wszystko ma niesamowity wpływ na to, czy będziemy za chwilę na pewno rozmawiać o tym, takim, jaki to ma wpływ w ogóle na nasze życie, na co się wydarzy jutro, za tydzień, za, za, za rok, za jak będziemy mieli 80 lat, bo my o tym nie myślimy często. Ja tak sobie to. Tak, mm, zgadzam się w zupełności. No, nie myślimy, ale no mówiąc generalnie, ale jak już ktoś jakby dotknie tego tematu, Aha. czy właśnie uważności, czy istotności tego, jak pożywienie wpływa na samopoczucie, na sylwetkę, na, 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 na każdą część ciała i na jakość życia tak naprawdę, mm. nawet jeżeli ktoś już jest chory albo ma jakieś schorzenie czy dyskomfort, nawet alergie pokarmowe, to jeżeli naniesie tu jakiś Korekty, to już wtedy poprawia się komfort życia, i tak naprawdę, no, mówię, podkreślając istotność tego, już wnosimy pewne, pewne zmiany i warto to, warto to robić. Mhm. A czy, czy uważasz na podstawie rozmów, które masz z swoimi klientami i, i, i z, z warsztatami, właśnie, że właśnie pociągnę ten wątek, że. My jakby, ja, ja bardzo na to zwracam uwagę. Ja już stary człowiek jestem i może. To ja już tak mocno myślę, co będzie, jak ja będę miał te 70-80 lat i ja chcę, wiesz, wyprostowany, jeździć na rolkach, być zawsze młody piękny i w ogóle super i zdaj sobie z tego sprawę, dlatego bardzo mocno przykładem uwagę na przykład, wiesz, co sobie robię szejka z spiruliny z rana, jakieś tam owoce i tak dalej, gdzieś tam szklanka wody z cytryną, bo, bo wiem, to nie chodzi mi tylko o to, żebym teraz tu i teraz gdzieś tam był szczupły i tak dalej, ale myślę, co się wydarzy gdzieś tam za x lat, i mi się wydaje, że ta świadomość nasza nie wiem jak też się zgodzić, no nie mamy aż tak dużej tej świadomości, nie myślimy o tym, a powinniśmy, prawda, bo to wpływa niesamowicie na to, co się mm -hmm. wydarzy. Tak, tak, tak i a propos tego, co wspomniałam wcześniej, że jakby tutaj jest kłopot taki biologiczny z, z myśleniem na sto, przez nastolatków, nastolatki, to tak naprawdę często wśród dorosłych ludzi też, no bo tak jak mm. mówisz, pęd życia i to, tak. że w danym momencie czuję się dobrze, w ogóle mnie nie obliguje do tego, żeby dbać o zdrowie, ale no tak jak ja jako edukator podkreślam bardzo często, że to myślenie perspektywistyczne odgrywa wielką rolę i to jest po pierwsze co mówiliśmy sobie prewencja czy tam tak. profilaktyka i też szacunek do tego zdrowia, do ciała, dbałość o siebie, ale też takie poczucie no, tak jak, no, jakbyś mi zadał pytanie, hmm. bo też takie dostaję, no ale no Skąd ty wiesz, że odżywiając się teraz tak zdrowo, zdrowo żyjąc, em, dużo ćwicząc i tak dalej, no skąd ty wiesz, że ty będziesz taka zdrowa i w ogóle? No to ja odpowiadam <laughs> właśnie, że wiesz, ja nie mam gwarancji, bo nikt jej nie będzie miał. Ja też takiej gwarancji nikomu niestety nie mogę dać, ale mm, tłumaczę to w ten sposób, że. Po pierwsze, sprawia mi to przyjemność, bo też mhm. słyszę takie mm, opinie, że, ale ty jesteś biedna, ty musisz tak zdrowo jeść. Ja mówię, wiesz, ja nic nie muszę. Ja chcę, mi to sprawia ogromną przyjemność, bardzo to lubię. Też nie jestem y, tak bardzo reżimowa wobec siebie, może kiedyś tak na, na starcie gdzieś tam byłam, ale. No, tak jak mówię, czas zmienia punkt widzenia, to się bardzo przewija i, i też pozwalam sobie na, na dyspensy i, i tak dalej. Natomiast mam takie poczucie, że rzeczywiście zdrowo żyję, i jeżeli kiedyś jednak zachoruję bądź coś mi się wydarzy, to przynajmniej będę miała lojalne poczucie wobec siebie i, i takie odczucie, że zrobiłam wszystko, co w mojej mocy żeby to mieć, a to, że są inne czynniki wokół, na które ja naprawdę nie mam wpływu jako jednostka, no to trudno, ale przynajmniej to, co ja robię i jak wybieram codziennie, jakie decyzje podejmuję, z czego rezygnuję, a czego używam, no to jest też no, moje i ja za to będę płacić albo za to dostanę Zdrowie. Większe może. Tak, tak, tak. To bezcenne. Zawsze mówimy urodziny wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. Zawsze o tym mówimy. To jest takie bezcenne, jakie stracimy, dopiero doceniamy. Yy, tak. yy, to doceniamy. Ja, ja miałem wielu klientów takich, gdzieś tam duża nadwaga. Pamiętam takiego taki, tak, pana, Amerykanina, dwa zawał serca. Dopiero przyszedł do mnie, jak jeszcze trenowałem. Byłem trenerem personalnym, chcę coś z tym zrobić. No, praktycznie no, chłopak prawie odszedł na, na drugą stronę, i dopiero zaczynamy działać, jak coś się wydarzy w życiu, zamiast prewencyjnie patrzeć na nasze życie, zdrowie i ogólnie wszystko. I, I tak chyba działamy, mi się wydaje. Po prostu, a jak się uda, no jest jak jest, trochę gdzieś tam boli, mam trochę nadwagę, tutaj mam lekko na cukrzycę czy coś, no, no, no tak ma być. Akceptujemy to. Co mamy jako taką normalność, mi się wydaje. Nie wiem, czy się zgodzi z tym. Tak, oczywiście zależne jest to od charakteru, czy tam różnych obciążeń, na przykład i wiedzy o tych obciążeniach, tak, na przykład tak. genetycznych. No tak, ale... oczywiście. Tak, przeciętnie jest tak statystycznie, że, że dopiero jak człowiek dotknie jakiegoś przykrego, dotknie człowieka jakieś przykre wydarzenie, incydent zdrowotny, no to wtedy jest orientacja, ale też nie zawsze. Mm. Tutaj no, jest bardzo wiele przypadków i bardzo wiele można ten temat jakby różnych kombinacji znaleźć, ale tak, jest to jakiś schemat zachowań. Um, ale też chyba też w życiu tak jest, że tak, tak naprawdę, jeżeli dopiero coś się wydarzy takiego, mm -hmm. nawet nie, nie nazwałabym to złego, ale chyba chodzi o ten taki odwrót emocjonalny, że dopiero jak mamy taki wstrząs właśnie, czy takiej zarówno euforii, jak i smutku, agresji, czy zło złości tak? jako emocji, no to wtedy coś zmieniamy. Mhm. I tak jak na przykład jedzenie emocjonalne no nie wiąże się tylko z zajadaniem stresu, smutku, mhm. złości, tylko zauważmy, że można zajadać też dobre emocje, można tak. zajadać euforię, ekscytację, i inne, tak, ta, tak samo jest w takim reakcji na bodziec, mm. jakim jest jakieś wydarzenie, czy, czy dobre, mm. czy złe. Wtedy się coś zmienia. E, I znów to czas, prawda? Tak, tak, właśnie sobie teraz ja tak lubię sobie wy, troszkę zażartować, ja sobie wyobrażam, mam jakiś zły dzień, złoży się fatalnie, to normalnie bierz, bierzesz, lody czekoladowe i jesz, a ja to sobie wyobraziłem, mam zły dzień, milena, mi tu po prostu przękowało, cały umysł. Robię brokuły na parze jem brokuły na parze, bo jestem zestresowany, Taki, taką wizję mam. No. no, to znaczy wiesz, tutaj też uwaga, dlatego no. że m, dalej y, rekompensujesz jakiś stan jedzeniem. Tak, tak wiem. Myślimy Także czy to czekolada, czy broku, to na samym wstępie oczywiście Aha. zamiana tego, co to jest. Jest dobrym krokiem, bo przynajmniej Aha. masz zdrowie tak, i przynajmniej tak. masz super wartość kaloryczną, praktycznie tak. znikomą, bez porównania. Ale tutaj, jakby w pracy nad tym, by polegało hmm. głównie na tym, żebyś zamienił mechanizm myślenia tego, że na emocje reagujesz jedzeniem, tak? tak. Więc tutaj w pierwszym takim przypadku czy, czy styczności z takim wydarzeniem no szukamy czegoś, co może spełnić podobną rolę niż to, że zjesz na przykład tę czekoladę czy, czy broku i szukamy właśnie takiego odpowiednika, co mm. może dać Ci te same odczucia, tę samą przyjemność mm. i tak dalej, a nie jedzenie. Porozmawiamy sobie troszkę o twoich warsztatach żywniowych i wykłady, które prowadzisz, bo stworzyłaś pracownie z myślą o tych, którzy chcą obudzić sobie tą prawdziwą świadomość żywienia, prawda? Zajmujesz się, tak jak wspomniałeś, wspieraniem żywieniowym w różnych jednostkach chorobowych, Piszesz o tym, co tydzień w swojej kolumnie w gabinecie. Jakie to są tematy tych warsztatów, wykładów, które prowadzisz? Bo to też tak mnie zaciekawi i na pewno naszych słuchaczy, bo być może z tego skorzystają. Zachęcam oczywiście, bo dużo na pewno mogą się nauczyć z tego. Jeżeli chodzi o warsztaty i tematy edukacyjne, to oczywiście jest zależne od grupy odbiorców, bo mhm. jeżeli to są pracownicy biur, korporacji, prawda? Gdzie Prowadzą siedzący tryb życia, to przede wszystkim skupia się to na tym, jakich zdrowych wyborów dokonywać, jaka, jaka żywność zwiększa koncentrację, pamięć, skupienie, z czego warto zrezygnować w pracy, prawda? Dzień zdrowia, czy taki mhm, też w ujęciu well prawda? Czy jak to połączyć? Jeżeli ktoś coś ćwiczy, no to co po treningu, co przed treningiem, w zależności od tego, raczej grupa decyduje o temacie, ale. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o taką grupę, no to Aha. jest to na przykład 10 kroków do zdrowego życia i w tym zawieramy różne. Jeżeli na przykład jest to placówka medyczna, no to w zależności od tego jaka. Czy mówimy o skórze, czy mówimy o zdrowiu nerek, czy mówimy o cukrzycy. Jeżeli jest to szkoła baletowa, no to wiadomo, mówimy o wysiłku fizycznym, szukaniu rozwiązań. Jeżeli jest to uniwersytet trzeciego wieku no to mówimy jakie zmiany seniorzy mogą podjąć żeby na przykład dostać wsparcie w, mhm. już w jakimś schorzeniu bądź być zdrowszym no to zależy chyba tak, od grupy tak, odbiorców. Tak. Trudno mi tak teraz szybko określić ostatnie, bo były właśnie bardzo różne. Mhm. Ale no są tematy, których ja nie bardzo dotykam i choroby. No nie mogę się znać na wszystkim. Oczywiście. Jest tego bardzo dużo. Jeżeli widzę, że grupa docelowa jest dla mnie jakby zbyt dużym wyzwaniem, jeżeli chodzi o czas poświęcony przygotowaniu się, bo na przykład mówiąc kolokwialnie nie siedzę w temacie, na przykład mhm. żywienie ma Dzieci, to tutaj te wszelkie placówki czy szkoły rodzenie i tak dalej nie są w moim temacie. Tak. Głównie moje nurty to choroby układu pokarmowego, układu ruchu, czyli. Mięśni, stawów, żywienie w sporcie, e, oczywiście suplementacja e, i tak dalej. Myślę, to mm -hmm. są takie e, rejony, mm -hmm. w zależności od, od zapotrzebowania. Pewnie. Czy są jakieś tematy, które się po, powtarzają, czy są jakieś takie ciekawe rzeczy, które cię, wiesz, zaskoczyły, czy też y, 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 które y, jakieś Ciekawe doświadczenia, które wiesz, powielają się, czy, czy to może na przykład jest cały czas się powiela ta rzecz, że zauważyłam, że no jest jednak brakuje tej wiedzy, czy brakuje wsparcia, że ludzie nie wiedzą jakie kroki mają dokonać, czy też mają tą wiedzę, ale jednak jest ten mindset nie pozwala im to wiesz, że nie, nie mają tej, 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 tej samodyscypliny. Gdzie widzisz jak na podstawie tego swojego doświadczenia te największe wyzwania może w, te, w tej dziedzinie, o której rozmawiamy? bo, bo mhm. Tak to mnie ciekawi. Mhm. Jasne. na pewno posługiwanie się stereotypami to jest A, okay. coś, z czego nie można przewalczyć bardzo trudno. i to są takie zamieszłe naprawdę no, 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 przekonania, no. które dalej się gdzieś tam ciągną. i są niestety też, co właśnie tutaj może, Paradoksem to się wydawać, ale przez specjalistów nawet z mojego pokolenia o. propagowane. Także niepodparte właśnie nowymi badaniami, ta współczesna dietetyka, jakby gdzieś tam leży odłogiem i, i, i to, i również podążanie za trendami. Bardzo generalnie mówiąc, lubimy podążać za trendami, właśnie czy lactose free, gluten free, tak. dieta keto i tak dalej, jeżeli coś się pojawi, ktoś to wypromuje. Nie wertujemy, kto i czy słusznie ufamy na przykład danym jednostkom i podążamy za tym, tak? Więc takie testowanie na sobie, autodiagnozy to jest taki główny problem mm. i wyzwanie dla nas, żeby przekonać ludzi, że tego się nie robi, że dużo ludzi wyklucza dane składniki czy, czy substancje czy pożywienie, po prostu. Od tak, więc to jest takie martwiące i też mogą, możemy sobie zrobić generalnie z tym krzywdę, prawda? Jeżeli coś się eliminuje bądź włącza bez wiedzy, bez porady czy porady z internetu, ja tutaj. Też nie powiem, no bo sama się udzielam w internecie, ale tak, tak. bez selekcji tego źródła i, i y, takiego wejścia szczegółowo, to na pewno jest wyzwanie. No wyzwaniem są też takie sytuacje, które pojawiają się na świecie. No teraz wiadomo, inflacja, czy tak. problem, problem globalny, jeżeli chodzi o spożycie mięsa. Bo tak naprawdę, no niby dużo osób chce ograniczyć mięso, ale jak spojrzymy w statystyki i, i spytamy producentów bądź y, Dystrybutorów mięsa i, i badania, które mówią o zakupach, no to mięso jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o zakupy, także coś tu nie gra. Mm -hmm. Też tak naprawdę trzecia rzecz to um, brak tej profilaktyki mm. i też y, zwracanie uwagę na względy estetyczne, mm -hmm. ocena człowieka z zewnątrz a która się nie spaja z tym, co się dzieje w środku, prawda? Mm. Na przykład, jeżeli mamy otołego człowieka, no to te, te ruchy wszystkie też wokół ten body positive i tak dalej, to wszystko mm -hmm. jest jakoś gdzieś tak wymieszane i idziemy w skrajności, że nie ma złotego środka, nie ma tego balansu i nie ma takiego to właśnie uważnego spojrzenia na, na wszystkie sytuacje i, i uporządkowania tego. Tylko coś się jutro pojawi, wszyscy to robią. E, oczywiście generalizuję, tak? Na pewno nie mm -hmm, wszyscy, mm -hmm. ale coś się pojawi jutro, y, nowy trend. Idziemy, tak? Próbujemy. Koleżance pomogło, to mi też pomoże. Y, Placy są drugą co do jakby kolejności społecznością, y, narodem, który kupuje suplementy i był nawet taki świetny rysunek, mem chyba to się nazywa, gdzie był podzielony obrazek na dwa i w jednym po lewej stronie było okienko z napisem suplementy diety, a po prawej stronie by, by były wprowadzenie y, zmian i do tego wprowadzenia zmian stała jedna osoba, a do kolejki suplementy diety stał Oczywiste. niepoliczalny po prostu, więc to jest taka kwestia i Kolejny, piąty aspekt to taki, że chcemy efektów bardzo szybko, hmm. że wiara i taka um, um, zaufanie do procesu, żeby wejść w jakiś proces, no to to jest ciężko, tak? Hmm. Szybko efekty, dlatego też pewnie te suplementy. Ja absolutnie nie mam nic do suplementów diety, bo sama też je stosuję i, i, i podzielam. Nie jesteśmy żywnością w tym momencie, zrealizować sobie wszystkich norm na składniki mineralne, na witaminy i są też fajne adaptogeny i tak dalej. To, hmm. to wszystko ok, tylko że mówię o tej randze tego, gdzie ludzie poszukują wiedzy, że pojawiają się suplement w telewizji albo koleżanka wzięła, no to ja też to idę tak. kupić. Albo y, no, mam zaparcia, no to od razu trzeba wziąć suplement, tak. y, środek przeczyszczający, a nie zmieniamy stylu żywienia. Prawda? Hmm. Więc to jest bardzo y, duże wyzwanie, y, żeby ludziom odwrócić y, te, te decyzje, hmm. te, te, te procesy podejmowania hmm. decyzji dla jakiegoś korzystnego procesu. No i pewnie, tak jak mówiliśmy sobie na początku, pewnie jeszcze tam by się znalazło, ale to jeszcze na pewno, że edukacja, tak? Dzieci w przedszkolach już i rodziców, nie tylko dzieci, bo dziecko w przedszkolu, ok, wykształcimy nawyki, są podawane na podwyczarek, załóżmy, owoce, a nie drożdżówki. I to. Jest to rola przedszkola, super. Ale jeżeli w domu będą jedzone te drożdżówki na podwieczorek, w weekend, to nic nie da. Więc tutaj brak tej spójności i, i też nieprzykładanie uwagi do tego, co się mówi rodzicom, prawda? No bo tutaj rodzice kształtują nawyki. Niestety niektórzy przerzucają odpowiedzialność tylko na placówki edukacyjne, a to tak nie powinno być. No i tak, no więc... Hmm. Tyle tych wyzwań, dużo. A dla nas specjalistów, jeszcze myślę, czy dla mnie, nie będę się opowiadać za innych, ale też jakby kwestia tych badań, że mm. tak naprawdę jesteśmy czasami w stanie znaleźć badanie opowiadające się za skutecznością jakiejś substancji czy zdrowotności, na tak i na nie. I sami musimy teraz się do tego odnieść i albo zalecić, albo nie zalecić, albo gdzieś się umiejscowić. Na przykład tak jak w spożywaniu mleka krowiego, na przykład dla mnie od jakiegoś czasu jest jakimś e, turbowyzwaniem, bo ilość badań, którą przeczytałam, i, i też e, jakby sama próbuję różnych rzeczy, i czy na znajomych, czy na rodzinie. Kompletnie jakby nie potrafię mieć obecnie takiego jednostronnego stanowiska. Nie mm -hmm. mamy też jako kraj pieniędzy na to, żeby zrobić super duże badania randomowe na temat wielu tematów, więc tak naprawdę no jest mm. trochę tutaj ciężko, dlatego dietetyka czasami jest uważana za taką śliską dziedzinę, tak. że. Co, co sobie wymyślimy, to to działa, a co nie, to nie. No, ale tak jak mówię, no, jest parę wyzwań takich. Okay. I też do takich y, y, produktów, które bardziej substancji albo związków na które jeszcze właśnie nie mamy badań typu mhm. superfoods to jest taka grupa gdzie no ja w tym momencie mam trudność z tym żeby zalecić komuś konkretną ilość owoców e, acai czy akai w zależności od tego jaki to region świata e, no i się przyznam otwarcie do tego że nie wiem albo mhm. ile chloreli człowiek w moim wieku może zjeść żeby mu pomogła a nie zaszkodziła Ta. Tak, tego, sam nie korzystam, wiem. sam B. kupuję też. No właśnie, więc jeżeli food. ktoś natknie na jakieś badanie, bo też nie jestem w stanie wszystkich odnaleźć, nie oszukujmy się i musiałabym poświęcać na to 24 godziny i to by brakło, więc może jeszcze kolega bądź koleżanka z branży tutaj mnie słucha, więc zapraszam serdecznie do dyskusji na szczycie albo ktoś z słuchaczy się też bardzo interesuje, także mm -hmm. super by było e, się inspirować wami, tak, bo ja nie. też... Dzięki każdemu człowiekowi, który do mnie przychodzi, bądź o coś pyta, też oczywiście się mhm. rozwijam i uczę dalej. Ja tutaj jeszcze, zanim przejdziemy do takiego taki końcowego tematu, ja bym chciał poruszyć jeszcze jeden wątek. To będzie troszkę taki na pograniczu, trochę taki, zobaczysz o czym mówię. Chodzi o to, jest temat jakości produktów. Jest teraz w Polsce bardzo duże wyzwanie związane z tym, co się dzieje. Wiemy, może domyśla się o co chodzi. Napływ pewnych um, rodzaju jedzenia gdzieś tam z innych krajów, z jednego. Ma akurat osoba, z którą moja partnerka, bardzo mocno zaawansowana, za, zaangażowana jest właśnie we współpracę z rolnictwem. I co zauważyliśmy, co zauważyła ona, że my, dla nas, Polaków, tak naprawdę nie ma znaczenia. Czy jajem jabłko takie czy siakie, patrzymy na cenę, czy chleb jest taki czy szaki. Nie doceniamy, nie patrzymy skąd ten produkt jest. To ma jakiś efekt potem, który gdzieś tam może się nam odbić w przyszłości i no, to, tego nie ma chyba u nas w Polsce, że po prostu gdzieś tam kupujemy produkt i zastanawiamy się skąd on jest, czy on jest gdzieś produkt, nasz prawdziwy polski produkt, czy jest spryskany, czy nie, czy skąd to jest, po prostu patrzymy na cenę i tym się kierujemy i mi się wydaje, że to jest problem, ja widzę w tym, bo, bo co się dzieje w ogóle na świecie, jak te produkty są robione, to może wpłynąć bardzo mocno gdzieś tam na nas, kim się staniemy w przyszłości. Moja taki, taki apel ogólnie jest, żeby zwracać uwagę, dlatego chciałem się spytać, jak ty się do tego odniesiesz, co jemy, bo jabłko od jabłka się różni i mi się wydaje, że to jest też taki wellnessowy podejście, takie. Doceniajmy skąd ten produkt jest, z prawdziwej ziemi, takiej wiesz, tak jak kiedyś, jak mój dziadek miał, pamiętam, gdzieś tam na roli był, robi sobie te świnki, gdzieś tam wódkę swoją robił, gdzieś w boku, tu czereśnie swojej, żył chłopak 90 parę lat, na rowerze jeździł i, i było super. Nie wiem, co chcesz powiedzieć na ten temat. Mm -hmm, tak, no ja się zgadzam z tym, że powinniśmy, no, chcąc być e, też, jakby nawiązując do tego, co wcześniej sobie tutaj mm, rozmawialiśmy, że no, bycie świadomym konsumentem też jest wyzwaniem dla każdego i nie każdy to rozumie, że należy, bo e, no, zrozumiałe jest to, że patrzymy na, co, na ceny, na ile co kosztuje, szczególnie w obecnych czasach, ale rzeczywiście no m, tak. Tak naprawdę to się nie opłaca patrzeć na te ceny. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli kupimy coś tańszego, teraz wychodzę od takiego ogólnego założenia, to tak naprawdę no, potem będziemy i tak musieli wydać na lekarzy albo na, na inne rozwiązania. Więc inwestycja w pożywienie, w dobrej jakości pożywienie, gdzie mamy. No, Certyfikacje, gdzie mamy oświadczenia zdrowotne, które są prawdziwe, gdzie mamy sprawdzone marki, prawda, które mają tradycje, które można powiedzieć wprost nie oszukują konsumenta. I właśnie zwracanie uwagę na lokalność, na pochodzenie polskie produktów. Bardziej koncentracja może na tym, bo nie jest to też czasami możliwe. Po prostu no nie uszukujmy się zimą, mamy bardzo też ubogą o, tutaj ubogie spektrum i wachlarz wyboru, ale da się też natomiast teraz wiosna, lato, wczesna jesień mamy naprawdę bogactwo natury no, w zależności od warunków klimatycznych będą te, te, te surowce ale nawet jeżeli tam też ktoś ostatnio podrzucił taki temat, że czereśnie kosztują 80 zł no coś, ty przecież ja nie będę ich jeść, ale no to pytanie Moim zdaniem luksus nie pochodzi z, z portfela, tylko z głowy. Jeżeli ja sobie postanowię, że ja mogę zjeść garść, a nie muszę zjeść kilograma, no to na garść raczej tych naprawdę super antyoksydantów, które rosną na polskiej ziemi i są właśnie nawożone z dobrego jarzyniaka, mówiąc prosto, no to bardzo jest to warte uwagi i, i, i kupienia, chociażby w takiej cenie. No także tutaj kwestia wyboru, priorytetów, tej, tej różnorodności, też pożywienia, jeżeli tylko mamy. No to korzystajmy z tego, właśnie z polskich produktów, bo idąc na przykład za takim trendem diety śródziemnomorskiej, ja też na takim panelu się wypowiadałam, też jest dostępny w internecie, zapraszam. A propos polszczenia diety śródziemnomorskiej, to jest ważne, bo my chwalimy obce, na przykład oleje roślinne, tak, oliwa z oliwek czy awokado to też jest globalnym problemem, zaznaczam na boku. Natomiast nie doceniamy na przykład oleju rzepakowego, czy oleju lnianego, z wiesiołka. mamy tyle olejów tłoczonych z surowców polskich o bardzo dużych korzyściach, gdzie naprawdę da się to zrobić owoców, jagodowych, które są no Nasycone tak właśnie przeciw utleniaczami, że trudno by teraz rozwinąć temat, bo powstałby kolejny odcinek. Ale korzystajmy z tego. I oczywiście są też publikacje. Jak odróżnić polskie truskawki od zagranicznych? Wystarczy wiedzieć, jak wygląda szypułka. To nie jest żadna tajemna wiedza. Rolnicy lokalni też informują o takich w trikach można powiedzieć, jak się okazuje, do tego, żeby rozpoznawać polskie produkty, żeby pytać, jako konsument mamy prawo, nawet jesteśmy w piekarni, pytać właśnie o, o mąkę, o dodatki, oczekiwać wykazu, specyfikacji. No, świadomy konsument walczy o swoje prawa, nie da się zrobić w balona trzeba czytać etykiety jest tam pochodzenie i też sobie właśnie zrobić taki, taką listę produktów ok, no można powiedzieć, lubię banany ale czy naprawdę muszę jeść ich 10 w ciągu tygodnia, może jeden, a reszta niech będą to polskie owoce, tak czy nawet, no tak jak rozmawiamy o tych importowanych produktach, no to nie wiem przykład daktyli są takie, gdzie są same skórki i są tanie, a są takie, które mają miąż z pestką, sprowadzane jakby nawet z tego samego kraju, no a cena jest trzy razy wyższa. Tak. No ale mając taki trochę ekstrawagancki, może produkt drogi w domu, yy, nie zjemy wtedy całej paczki, bo też i zdrowotnie to nie jest super, dużo cukru i tak dalej, mimo że tak tyle są zdrowe. Natomiast mając pewnie taki za trzy złote paczkę, no bez problemu. Hmm. Ją chwycimy. Także tutaj też trzeba pomyśleć nad tym, jak my się zachowujemy, po prostu, jeżeli chodzi tak. o kupowanie produktów, o ich spożywanie, o ich wybieranie i tutaj jakieś priorytety sobie postawić. Bo mówię, tanie odżywianie, mówiąc prosto, bazowanie na tanich produktach i tak w przyszłości skończy się tym, że żadnych wartości z tego nie ma, czy, czy po prostu właśnie rozwinęła się otyłość i cukrzyca i wysoki cholesterol. Co z tego, że kupimy mieszankę masła z margaryną trzy razy tańszą niż super masło w powyżej tłuszczu 82%, jak no żyły na tym ucierpią, tak? No co z tego, że ono jest teraz tańsze, ale no to jest też takie wyzwanie właśnie, żeby przekonać ludzi, że inwestycja nawet w takie po prostu produkty, które wydają się nam, na nasze możliwości finansowe i portfel drogie, no czy czasem nie warto właśnie tak mniej, a lepiej. Hmm. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że tak to powiedziałaś. Miałem nadzieję, że tak powiesz. Taka świadomość czy z jednej strony to jest nasze, nasze polskie, a z drugiej strony inwestycja w siebie, o tym dzisiaj dużo mówimy, żeby patrzeć nie co się tylko dzisiaj dzieje, bo to, co my robimy dzisiaj, ma niesamowity wpływ na to, kim jesteśmy jutro w przenośni. I to jest tak niezmiernie ważne. dotyczące do każdego z każdej, każdego elementu życia, naszej pracy z, z kim się otaczamy, oczywiście aktywność sportowa i tak dalej, tak dalej. Czyli to jest taki apel z mojej strony. I tutaj wiesz. I, Dołączam tak, się. To, i tutaj wiesz, takie standardowe pytania na koniec. Jakbyś miała postawić na głównej drodze taki duży billboard, to co na nie byłoby napisane i dlaczego? Myślę, że to jest jakby podobny. Od razu mi się to pojawiło, jak zadajesz to pytanie. Taki podobny... Taką klamę robimy, bo zadałeś mi pytanie na początku: jakie jest motto. Tak, tak. Jest tak jak powiedziałam, czas zmienia punkt widzenia i to się odnosi również i do życia i do pracy, a że praca gdzieś tam bardzo mocno łączy się z, z moim życiem, bo taka jest, to tutaj zamykając myślę, że chciałabym przekazać i, 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 i zainspirować, żeby niczego nie odkładać na później. I to się łączy również ze wszystkimi dziedzinami w życiu. Ja mam, jak Pewnie słuchacie i ty już poznałeś trochę mój punkt widzenia, no to wiesz, że mnie głównie chodzi o zdrowie, tak. zarówno psychiczne, jak i fizyczne. I w tym cytacie, w tym powiedzeniu, w tym, na tym, w tym napisie na Billboardzie pewnie pewnie taki mam przekaz główny ale myślę, że, że dotyczy każdej sfery życia. Hmm. Tutaj chyba odpowiedziałaś na to pytanie, ale zatem i, i tak yy, z jaką myślą chciałabyś, aby nasi słuchacze kanału podcast dzisiaj pozostali? Po części żeby odpowiedziałaś, to nie, nie odkładajmy tego na, na, na później. Niczego. Tak? Niczego ale <laughs> może jest coś, co byś chciała tutaj dodać do tego, tak? Z jaką myślą? Co tam? Wiesz, kończą podcast i okej, okay. Milena powiedziała to. Idę robić to. Okej, okay, czyli biorę kartkę i notuję. I o. to, co wskazówkowo powiedziałam na początku, że od czego zadałeś mi pytanie, od czego mm -hmm. można by zacząć o. drogę do lepszych zmian, no to właśnie od tego tak zwanego modnym pojęciem z angielska, insightem. Mm -hmm. Żeby zadać sobie właśnie pewne pytanie, jak się czuję, co chcę zmienić, od czego mogę zacząć, i, i czy jestem na to gotowy. Mm -hmm. Więc. Y Taka chwila ze sobą, bez żadnych destraktorów, o których też dzisiaj mówiliśmy. Nie musimy tej kartki potem czytać, wystarczy napisać właśnie te swoje cele, czy jesteś na niego gotowym, czy można podjąć decyzję o ich rozpoczęciu i od czego najlepiej zacząć. Dziękuję tobie, bardzo tobie dziękuję za te godzinę 15 minut bardzo fajną, wyczerpującą rozmowę. Ja tutaj każdego zachęcam, aby obserwować twoje konto Instagrama, tam bardzo fajnie piszesz i Facebooka. Ja zostawię dziękuję. linka też te potrawy, które tam podajesz po prostu Ojej, smaczne, one są smacznie wyglądają, czyli zdrowo, może również nie musi być niesmacznie, może naprawdę być smaczne, tak? tak Oczywiście, na... że tak, to jest taki kolejny stereotyp, że też się z tym spotykam, że zdrowo znaczy niesmacznie, no tak. niekoniecznie. Tak, tak. <gry> Więc zachęcam, zapraszam do super. konsultacji. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz, no i na pewno się jeszcze raz nie zobaczymy, no i życzę Tobie super powodzenia, aby spełniało się Twoje spełnia... zmarzenia, abyś zmieniała tych ludzi, którym gdzieś tam współpracujesz na, na lepszą wersję siebie, że tak powiem. Dziękuję bardzo, dziękuję za uwagę. Cześć. Cześć.